Natalia i witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale, którego co prawda jeszcze nie mieliśmy zamiaru nagrywać, bo aktualnie siedzę i czekam na Karola, który pojechał po BMW do serwisu, bo odstawialiśmy dzisiaj auto na jakąś rutynową wymianę olei, odgrzebianie klimatyzacji, ale o tym opowiem Wam zaraz, bo siedząc sobie na kanapie zaczęło się dziać coś dziwnego w naszym mieszkaniu. Ja sobie siedziałam w salonie, dodawałam na naszą stronę nowe produkty i nagle usłyszałam takie wycie. W pierwszym momencie myślałam, że to ulicą jedzie jakaś piaskarka albo jakaś ciężarówka, bo czasami jak jedzie jakieś duże auto, no to wiecie, jest taki straszliwy huk, ale słychać to dalej. Zaczęłam chodzić po mieszkaniu i patrzcie, co się wydarzyło. W sumie to nie patrzcie, tylko słuchajcie, bo z nad naszej lodówki, która znajduje się tutaj, z wentylacji zaczęły dochodzić jakieś dziwne dźwięki. Słyszycie jakby takie wycie i to jest tak głośne, że pierwszy raz coś takiego słyszę. I niestety nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi, bo nigdy w życiu tak nie mieliśmy, a to wy już od jakichś 5 minut. Ja zdążyłam rozstawić lampy, wziąć kamerę, znaleźć kartę, nagrać wstęp i powiedzieć wam, o co chodzi, i to dalej wyje. I oczywiście kiedy to się wydarzyło? Jak jestem sama w domu i nie wiem, co mam zrobić. Spróbuję zadzwonić do Karola i zapytać, co on zrobić w takiej sytuacji, ale nie wiem, czy odbierze, bo nie wiem, czy aktualnie nie odbiera już auta naszego. Czekajcie, sygnał jest. Halo? Halo? Karol, coś dziwnego się dzieje. Nagle na lodówce zaczęła wentylacja huczeć. I to tak naprawdę od 10 minut wariuje. Serio? Tak, ale nigdy tak nie było. To jest taki przerazliwy, głośny, jakby wiatr wiał. Takie... A to nie jest tak, jak kiedyś to... Tak nie, było. Nie, to jest milion razy głośniejsze. No nie gadaj. To jest tak, jak się hala garażowa wietrzy, jak są spaliny, to takie coś mamy w mieszkaniu. Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ja mam wyłączyć prąd, czy czekać, czy co robić? Nie, no czekaj chyba, no spokojnie, bez przesady. Myślisz, że nic się nie stanie? No nie wiem, dobra, odbiorę i zadzwonię do ciebie, dobra? No dobra. No jak słyszeliście, Karol też jest w lekkim szoku. My czasami mieliśmy jakieś jazdy z wentylacją, bo są jakieś jaja w bloku. Na szczęście u nas nie było takich dużych problemów, ale to, co się dzisiaj dzieje, przechodzi ludzkie pojęcie. Karol w domu pewnie będzie za jakieś pół godziny, więc za jakiś czas dam wam update, czy to przeszło, czy niestety dalej wariuje. Karol właśnie przyjechał do domu i pierwsze, co zrobił, to wziął drabinę, od razu tam wszedł i sprawdza. I co, Karol? No co, no coś nie gra, Natalia, ewidentnie coś nie gra. W ogóle wieje stąd, nie dość, że hałasuje, to stąd też wieje i... I może, Karol, to pochłaniasz się zepsuł po prostu. A spróbujmy go włączyć właśnie, spróbujmy włączyć okap. Dobra, uwaga, odpalamy. Nie no, działa, ale to jest taki sam dźwięk. Tylko, że tam u góry, nie? No tak, nad lodówką. Musisz iść, Karol, do sąsiadów, do góry, zapytać, czy też tak mają. Czyli bez kitu, no dobra, idę. Karol wróci od sąsiadów i co? Ciężko powiedzieć, bo sąsiad ma ciągle problem z wentylacją. Pamiętasz, jak on był u nas, nie? Tak, pamiętam, no. Z pół roku temu jemu tam stuka ta wentylacja, ale powiedział, że chyba faktycznie teraz jest głośniej. Nie? A tu jest zimno, Natalia. To ciągle. Ja wiem. My to musimy Karu chyba gdzieś zgłosić, bo bez jaj. To nie przychodzi wcale. Nie, ja dzwonię, nie ma co, bo to jest piątek dzisiaj. No. Jak tego nie zrobię dzisiaj, to... Nie, no weź to poniedziałek, jak ma tak być i się chłodzić w mieszkaniu, no. To ja dziękuję przy takich mrozach. Dzwonię, zobaczymy. Ale afera wentylacyjna. Pierdzie. No i niestety, próbowaliśmy dzwonić. Dzisiaj jest piątek, więc oczywiście co? Nikt nie odbiera. W mieszkaniu temperatura spada już o 2 stopnie. To chyba nam się cofa, Karol, zimne powietrze. Chyba tak, ale to, Natalia, to jest tak głośno, jakby ktoś odpalił. Odkurzasz, serio? Wiem, na nagraniu tego aż tak nie słychać, bo zgrałam sobie właśnie pliki na kompa i to słychać tak chillowo, ale w rzeczywistości to jest... Nie, no jak nie słychać? Czekaj. Najgorsze jest to, że nie mamy zielonego pojęcia, co robić. Mieliśmy już być w galerii, jechać po prezenty, bo w ogóle nie mamy prezentów gwiazdkowych. W mieszkaniu robi się jakaś lodówka. Nikt od nas nie odbiera, bo dzwonimy widzowie do administracji jakby budynku, żeby, no wiecie, przysłali nam kogoś, kto to sprawdzi, bo już raz mieliśmy problem w łazience, przyszedł pan i nam to ogarnął, no ale, kurde. Nie było aż tak mocno. I to nie był piątek, Natalia, tylko to był tydzień. A jest piątek, godzina 16, więc jak oni dzisiaj nie przyjdą, to do końca weekendu będziemy mieli lodówkę tutaj w mieszkaniu, plus hałas jakbyśmy byli na jakiejś budowie. Najgorsze jest to, że przez tą sytuację mamy rozwalony cały dzień, no bo właśnie dzisiaj mieliśmy jechać do galerii, mieliśmy kupić brakujące prezenty, bo jesteśmy totalnie w dupie z prezentami. Po prezentach mieliśmy pojechać pokazać wam jarmark w Gdańsku, bo jest 17 grudnia, a jeszcze tam nie byliśmy razem z wami, więc... Nie wiem, Natalia, jest masakra, ten dzień zapowiada się tragicznie. Najgorzej, że teraz będzie weekend, więc w weekend pchać się do galerii to będzie dramat. Już teraz, w ogóle dzisiaj o 16 już będzie masakra. Mieliśmy jechać specjalnie wcześniej, żeby wiecie, jeszcze zdążyć przed tym, jak ludzie skończą pracę, ale no zapowiada się nie najlepszy dzień. Ale Karol, pomyślałam sobie, że ochroniarz może mieć jakiś numer, taki awaryjny. Może mieć jakiegoś zarządcy budynku, no, czy coś, nie? Dobra. Zgłaszać awarię, jak coś się dzieje. Okej, to ja zejdę na dół, zapytam. Ale zanim Karol pójdzie na ochronę, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, bo do końca tego miesiąca lecimy po 310 tysięcy subów. Zostawiajcie łapkę w górę, a ty, Karol, idź, bo ja już powoli zaczynam marznąć. Dobra, słuchajcie, mały update. Jestem właśnie po rozmowie z pogotowiem lokatorskim. Nawet nie wiedziałem, że mamy coś takiego.
jak pogotowie lokatorskie, które nas obsługuje. I generalnie do administracji nie udało mi się dodzwonić. Dodzwoniłem się właśnie do tego pogotowia lokatorskiego. Powiedziałem, o co chodzi, powiedziałem, jaki jest problem. I pan powiedział, że wyślą kogoś, kto do nas przyjdzie i to sprawdzi. Tylko niestety, pan nie wiedział, kiedy ta osoba do nas przyjedzie. Nie wiedział też, czy najpierw będzie dzwoniła, czy od razu przyjedzie do naszego mieszkania. Więc tak naprawdę, Natalia, jesteśmy uwięzieni, nie wiemy, co robić. Ale jest nadzieja, że przez cały weekend nie będziemy słyszeli tego odkurzacza, który jest tam w wentylacji. Po prostu, Karol, zrobimy sobie opening zaraz kalendarzy adwentowych, zjemy obiad i mam nadzieję, że do tego czasu pan przyjedzie, ogarnie i wtedy będziemy mogli jechać po prezenty. I w sumie możemy wymyślić, co komu kupujemy, bo nie mamy zielonego pojęcia w tym roku, naprawdę. A, no bo właśnie mieliśmy w tym odcinku, słuchajcie, pojechać do galerii, na spokojnie sobie pochodzić po sklepach, powybierać prezenty, ale nie będzie już na to czasu, więc musimy wymyślić je teraz, a potem tylko po nie pojechać, bo to, co się będzie działo w galerii w ten weekend, to będzie jakaś masakra. Zrobiliśmy sobie obiad, pana jak nie było, tak nadal nie ma, więc chyba, Karol, zrobimy tak, że zjemy ten obiad i zrobimy sobie opening kalendarzy adwentowych. No chyba tak, bo już powoli nie mamy co robić, ja tam w międzyczasie jeszcze ogarnę rzeczy na Sweet Planet, ale nie zanosi się, żeby ten pan przyszedł. Nie zanosi się i Karol, ja się boję, że nie zdążymy na ten jarmark, a ja chciałam w końcu pójść, bo już tyle flugmasów było, a jeszcze ani razu nie byliśmy. Nie wiem, Natalia, mam nadzieję, że ogarniemy wszystko, ale no z każdą minutą jest coraz gorzej. Ale oczywiście, kiedy musiało się to stać? W weekend, w najoczekiwanym momencie. Wiadomo, ale dobra, widzowie, idziemy jeść. Obiad zjedzony, więc możemy przejść do naszych kalendarzy i dzisiaj wyjątkowo zaczniemy sobie od zdrapek, bo zawsze zaczynamy od rytuałów. No właśnie. Trzeba coś zmienić. I dzisiaj mamy trzy numerki, 17, 18 i 19. Powoli zbliżamy się do końca, Natalia, jak ten czas szybko leci, nie? To jest masakra. No, zobacz, zaraz już szybko. Wigilia. Zaraz Wigilia, my nic nie wygraliśmy. No właśnie, a mieliśmy robić sobie z tego prezenty, z wygranej. No i Karol, ja nic nie mam nadal. Okej, drapu mnie, Natalia, od razu. Ja będę nagrywał, ta, bo to i tak się nie uda raczej. Daliśmy jakąś dziwną monetę, która nie drapie. Co to jest w ogóle? Cent? No nie wiem, jakieś chyba jeszcze z Barcelony czy coś. Trąbka, kominek. Kamyk gwiazdy, widzowie, przypominam. I rękawica. A, tu jest rękawica, chciałem tutaj jeszcze pokazać, że jest bonus, Natalia. Może ten bonus nas uratuje na koniec. 25 też jest? A, okej, dobra, ale no nie, lecimy po kolei, więc no, dzisiaj znowu nic. Teraz czas na naszą choinkę i powoli ona robi się pusta i Karol, ja sobie uświadomiłam, że my ani razu nie zapaliliśmy tych lampeczek. Jak nie? Na starcie były zapalone chyba. O, i tak powinnam szukać numerków. A nie ma różnicy, Natalia, tak szczerze, tych lampeczek nie widać za bardzo. Tutaj mamy numerek 18 i wydaje mi się, że jest to świeczka, ale zobaczymy. To zawsze się wydaje, że jest świeczka, Natalia. Zawsze mówisz, że to w środku jest świeczka. Ciężkie, no. Tu jest 17. Tak? Tak. O, i tutaj jest 19, proszę bardzo. Z tym, widzowie, cyk, wyjeżdżamy. No i teraz cyk, otwieramy i ja cały czas mam wrażenie, że zostawiliśmy odpalony pochłaniacz po... Ja też, ciągle tam hałasuje, ale to jest, widzowie, ta wentylacja, nie wiem, to jest jakiś dramat. Co my tutaj mamy? Maska do włosów. Maska do włosów? Ostatnio wszystkie numerki po kolei są związane z włosami. Co to jest maska do włosów? No taka, że sobie nakładasz i później raczej zmywasz chyba. Chociaż nie wiem, ja bym się zmywała, będę musiała poczytać. Okej, czyli kolejna rzecz, której nigdy nie użyjemy, dobra? Nie, właśnie chciałam powiedzieć, że dzisiaj użyłam odżywki, bo mi się skończyła moja i wzięłam z półki. Okej, no dobra. Teraz czas na 18 i zobaczysz, Karol, że tutaj będzie świeczka, ja ci mówię. No i co mówiłam? Kolejna świeczuszka. Te świeczki akurat są fajne, więc spoko. O, taka mocna. Taka no czarna, taka męska trochę. Przynajmniej tak wygląda, no, czy nie? No, trochę jest taka męska, ale ładna. No i ostatni numerek na dzisiaj to 19 i tutaj będzie coś dużego. Jakie spore tu jest. Co to jest? Pęd do ciała. Pęd do ciała, okej. Okay. Tego koloru jeszcze nigdy nie miałam, więc jestem bardzo ciekawa. I w ogóle, Karol, ty podlałeś dzisiaj choinkę, bo ja widzę pełną igieł znowu pod nią. Oczywiście, że podlałem. Pewno? No tak. Na pewno, bo no, ja odkurzałam. Podlałem. No Jezu, no podlałem, no. Naprawdę podlałem, no. Zobacz sobie, tam taki dzyndelek jest, on jest podniesiony. Nie chcę ci wierzyć. No dobra, skoro wszystkie kalendarze otwarte, to musimy czekać nadal na pana i my w ogóle musimy jechać do galerii w Gdyni, więc wydaje mi się, że serio nie zdążymy na ten jarmark, a musimy jechać do galerii w Gdyni, bo jakiś czas temu kupowaliśmy Karola babci na urodziny, to było, nie? Tak, taką kartę, ale to powiemy potem, Natalia. Na razie nie ma co gdybać, bo wydaje mi się, że tam nie pojedziemy dzisiaj, jak tak dalej pójdzie. Nie, no nie ma opcji, musimy jechać. Karol, my nie mamy dla nikogo prezentu. Prędzej ja bym pojechał na jarmark niż do galerii dzisiaj. I zostaniemy bez prezentów? No zamówimy online najwyżej, no nie wiem, no. A jak nie dojdą? Dobra, nie ma co gdybać, czekamy na pana. Musimy wydać tą kartę, więc musimy jechać do galerii. Zobaczymy, poczekamy, zobaczymy, czy pan przyjdzie i się tak to o której. No ale właśnie. Po prostu chodzi mi biało. Dobrze, na ten moment. Okej. Okay. Elegancko, no i się przestało. Super, dziękuję. Dzięki. Nie wiem, czy było wszystko słychać na poprzednim nagraniu, ale póki co problem jest rozwiązany. Pan w ogóle był mega miły, przyszedł uśmiechnięty, powiedział, że faktycznie jest jakiś problem, był na dachu, wyłączył całą wentylację w całym bloku do poniedziałku i w poniedziałek administrator ma działać dalej. Tak, to najważniejsze, widzowie, że uwaga... Nie
nic nie słychacie? Nic nie słychać. Szkoda tylko, że tyle to trwało, bo aktualnie mamy godzinę 19.30, więc galery sobie odpuszczamy. Nie wiem, jak my kupimy te prezenty, bo nie mamy totalnie nic i ten dzień kompletnie nie tak miał wyglądać, ale zrobimy to chyba sobie w weekend po prostu. Nie wiem, no, musimy przez netto zamawiać na pewno dzisiaj, bo inaczej nie zdążymy. Ale stwierdziliśmy, że musimy sobie chociaż trochę poprawić humor i jedziemy na jarmark. Zaparkowaliśmy już auto, idziemy na jarmark i stwierdziłam, że wsadzę sobie rękę do karła do kieszeni i znalazłam tyle rzeczy niepotrzebnych. Stoimy już obok śmietnika chyba z 2 minuty i Karol ciągle wyrzuca. Patrz, to jest i ciągle wyciąga pełne garści rzeczy. Jak to jest możliwe? Tak, co my tu mamy, tak? Karol, spadło ci coś, zobacz. Sprzątaj to. To jest skarpetka z lodowiska, której nie założyłem. Co tam jest tyle rzeczy? Tu jakieś paragony, nie chcę mi się ich sprawdzać, ale myślę coś ważnego. Nie, raczej nie. Tabletki, tu jakieś papierki. To jest jakiegoś zwierzaka stamtąd wyciągniesz. Marker do podpisywania kartek. A mówią, że w damskiej torebce jest dużo rzeczy niepotrzebnych. Oj, tutaj moja kurtka mogłaby konkurować. To jakaś bateria. Myślę, że nawet by wygrała tą konkurencję. O, tu kolejne paragony. Nie, dobra, to ja wyłączę, bo to chwilę potrwa. Po długich porządkach Karola w końcu udało nam się dotrzeć na jarmark i jestem w szoku, jaki on jest mały. Mi się wydawało, że on był większy, ale to w sumie jarmark świętego Dominika jest taki olbrzymi. No właśnie, ten Boże Narodzeniowy jest taki mały, ale on jest upchany mocno, więc wydaje mi się, że tam może być sporo rzeczy. Ja bym w ogóle chciała coś Karol fajnego przetestować do jedzenia, tylko nie wiem, czy uda nam się znaleźć coś takiego nietypowego. Właśnie poszukamy, bo na tamtym jarmarku dominikańskim było mnóstwo but z różnymi ciekawymi rzeczami. Jedliśmy smażone lody. No właśnie, jedliśmy wtedy smażone lody, zobaczymy, czy tutaj coś będzie, ale no zaczynamy zwiedzanie po prostu od wejścia. Wyszliśmy na górę tej bramy wejściowej i spójrzcie, jak to wygląda z góry. Generalnie dookoła jest pełno but z jedzeniem i z różnymi gadżetami. Tutaj w ogóle w tym domku. W którym? Tutaj. No. Chyba jest ten symulator sani świętego Mikołaja. A, że ale w wiarze, tak? Wiarze, możesz jechać? Więc wtedy wam nie będziemy mieli jak tego pokazać. No tak, to bez sensu, bo i tak nie będziemy widzieli obrazu z gogli VR. Ale widzicie, widzowie, takie to budki, tak to wygląda, pełno ludzi i... Nowy jarmark świąteczny. To właśnie. Natalia, już widzę dla siebie typowo bożonarodzeniowe danie. I tutaj ta budka mi się podoba. Wrócimy tu pewnie. O, tutaj są te magiczne stanie Mikołaja, symulator lotu, Natalia, czaisz? Karol, zobacz. Ja, nie, to jest reklama jakaś, to nieważne, ja bym tam pojechał w sumie, tylko trochę chyba za stary jestem, nie? No dobra, pierwsza buda zaliczona, wzięliśmy churrosy, jak je tylko zobaczyłam, to mówię, Karol, bierzemy, bo jakbyśmy w Barcelonie, to tak im zasmakowały, tam mieliśmy w ogóle pierwszy raz. Tak, takie typowe hiszpańskie, zobaczymy, jak będzie tutaj. Wyglądają ładnie, zapowiadają się dobrze. Ej, dobre, tylko nie są gorące, wiesz? Okej, no właśnie taka mina, trochę niezbyt. Nie, serio, są spoko. Tak jak w Barcelonie? Nie, tamte były lepsze, ale te też są całkiem okej. Okay. Uwaga, widzowie. Dobre, ale tamte dobre. Były lepsze. Czy ja wiem? Takie same. Boga. Tamte miały lepsze ciasto. To okej. Okay. Churrosy zjedzone, idziemy sobie dalej i staramy wam się pokazywać takie najciekawsze rzeczy. No i nie wiem, póki co najciekawszy jest ten napis, nie? Jego... Chyba nie było rok temu. No właśnie, chyba go nie było, nie kojarzę. Całkiem ciekawe rzeczy też dzieją się za kamerą, bo Karol na przykład wsadził mikrofon do Nutelli, ale dobra. Nie mogę tego pokazać. Nie ma woda, nie ma dowoda, jak to się mówi. O, Natalia, jak zwykle, łoślucek jest, jak co roku. Ale podobno jest zepsuty, bo kosmetyczka mi mówiła, że albo ona była, albo ktoś jej mówił, że na początku jarmarku on w ogóle nie działał. Może już działa, nie wiem. Ty, on jest tam. W sumie w tym samym miejscu co rok temu, możemy podejść zobaczyć, ale chyba faktycznie jakby był nieczynny. O, ale to jest ładne, to też było rok temu. Jeśli oglądaliście vlogi Natalii z zeszłego roku, to były w sumie pierwsze vlogi na jej kanale, to pewnie kojarzycie. O, to jest światełka tutaj na ala suficie. I Karol, czaj, że już minął ponad rok? Ja nie wiem. Znaczy, szybko zleciało. Rok i kilka dni, bo to było jakby w grudniu też nagrywane. Pierwsze twoje filmy, czaisz? W grudniu był mój pierwszy film. 2 grudnia? No, mamy 17, więc no rok i pół miesiąca. Tak sobie myślę, widzowie, co jakby zrobić budę ze Sweet Plan, Natalia, na jakimś jarmarku kiedyś. To było ciekawe. No. Przyszliśmy jeszcze pod galerię Forum, bo tutaj jest jakby kontynuacja tego jarmarku. Tam są kolejne budy i tutaj jest takie ładne przejście i chcieliśmy sobie zrobić z nim zdjęcie, ale jest tyle ludzi, że bez szans, Karol. Tak, bez szans, ale ja w ogóle tutaj pokazywałem widzom już choinkę, bo to jest no, chyba, Natalia, ładna. Najwyższa choinka w tej części Polski, czy coś takiego, tak Europie mi się wydaje. W Europie nawet kiedyś ona była, czy w Europie nie? Najwyższa była? Tak mi się wydaje, no. Okej, okay, no, to tak ono wygląda, choć może podejdziemy pod nią, bo w sumie nie bardzo mamy co więcej pokazać na tym jarmarku, bo pokazaliśmy wszystko, nie? No tak. No dobra, podeszliśmy pod całą choinkę i patrzcie, jak ona wygląda. Jest olbrzymia. No jest spora. Jak jasno świeci, nie? Tak gwiazda tam u góry. Przyszliśmy do galerii na chwilę się nagrzać i skoro już tutaj jesteśmy, to kupujemy rzeczy do filmu Karola, który wy w sumie już widzieliście i nie pytajcie, co Karol tym razem wymyślił. Z tego pomysłu to ostatnio przychodzi samego siebie. No co, jak widzowie to widzieli, to możemy już powiedzieć, bo w sumie tak. Wczoraj był film na moim kanale. Kto dłużej nie wróci do domu, widzowie. Taki jest odcinek, więc no, przygotowujemy się teraz do niego, ale ciepło w galerii. Ogrzewacze, ciepło jest, no. Jest mało ludzi. Ja żałuję, że dzisiaj nie mogliśmy szybciej tu przyjechać. Ja też, bo ostatnio kupowaliśmy rzeczy
do twojego filmu, gdzie jedliśmy słoik, to byliśmy w dzień i było pełno. No właśnie, a teraz... Jesteśmy w piątek wieczór i jest taki chillerka. Jest chillerka, ale wiesz co znaczy, że jutro i pojutrze, akurat jak my będziemy musieli jechać, to będzie full, nie? Tak. Dobra, rzucić do samochodu, jest tak zimno, niby są tylko minus 2 stopnie, ale... Nie wiem, Natalia, jak my nagramy jutro ten film, bo jutro widzowie wymyśleli, że na mój kanał właśnie nagrywamy film, kto dłużej nie wróci do domu i będziemy musieli, wiecie, jak najdłużej no, na tym zimnie wytrzymać. Teraz sobie życie przerwa, ale dostałam taką fajną wiadomość na Instagramie od Marceliny. Dostałam przed chwilą wiadomość, w której Marcelina wysłała zdjęcie swojej 7-tygodniowej córeczki, jak jest uśmiechnięta i napisała, że tak moja córeczka cieszy się na wasze głosy oraz głos Agnieszki Grzelak sprawdzony kilkukrotnie przy filmikach. Serio? Serio, no, jakie słodkie. Ale teraz zobacz, to jest ten etap, gdzie twoi widzowie mają już normalnie dzieci. Ty dostajesz wiadomości, jak wiesz, no. Ktoś nas ogląda normalnie z dziećmi. No my się starzejemy, to ja w naszym wieku, moi znajomi na Facebooku, mi co chwilę wyskakuje, że tu jakiś ślub, tutaj już drugie albo trzecie dziecko, więc... Pamięć nam szwankuje. No, pamięć nam szwankuje. O i właśnie, Natalia, a propos pamięci, przypomniało mi się teraz, że mieliśmy powiedzieć, po co byliśmy w serwisie i za każdym razem, wchodząc dzisiaj do samochodu, czujesz taki dziwny zapach? Czujesz, że jest trochę inny zapach, ale mi on w ogóle nie przeszkadza. Generalnie, jak była akcja w domu, gdzie Natalia zaczynała film, to ja byłem właśnie w serwisie BMW, bo po pierwsze wymieniałem olej, a po drugie, odgrzebaliśmy klimatyzację i ozonowali nam samochód. Zaproponowali właśnie, że wiecie, poza odgrzebieniem też wyozonują nam samochód i ja nie wiem, Natalia, czy ten ozon tak nie śmierdzi jakoś dziwnie. No możliwe. Jeśli mieliście kiedyś ozonowanie samochodu, to dajcie znać, czy po nim jest taki dziwny zapach, a jeśli tak, to jak długo się utrzymuje, bo nie wiem, jakoś mi strasznie drażni. Będziemy musieli kupić coś, co to zniweluje, ale to może kiedy indziej, bo chyba trzeba wracać do domu. Ale w ogóle jeszcze wracając do tego ozonowania, to my zdecydowaliśmy się na nie dlatego, że często jak byliśmy w długich trasach, to ja zaczynałam kaszleć. I taki sam kaszel miałam, jak mieszkaliśmy w Sopocie i później jak się wyprowadzaliśmy, to się okazało, że mieliśmy grzyba. I stwierdziłam, że musimy mieć zagrzybioną klimatyzację, no i zobaczymy, czy to pomoże. Karol się ze mnie śmiał, że jestem jak francuski piesek, że wszystko mi przeszkadza. Ale wracając jeszcze do jarmarku, to powiem wam, że jest fajny, ale myślałam, że jest większy. Naprawdę wystarczy 15 minut, żeby go obejść całego, nie Karol? Myślałam, ale to zależy, bo jakbyśmy, nie wiem, byli właśnie dziećmi, chcieli, wiesz, wszystkie atrakcje zaliczyć jakieś wszystkie tam, budy ze słodyczami. Tak, raz, że budy, a dwa, że jakieś gadające łosie, jakieś tam te sanie VR i w ogóle, to pewnie zeszłoby trochę dłużej, ale jak tak tylko chcecie, wiecie, przejście i zobaczyć, to serio, 15-20 minut i pozamiatane. Wróciliśmy już do domu i chyba na tym będziemy kończyli ten odcinek. Co prawda wyglądał on kompletnie inaczej niż sobie zaplanowaliśmy. Mieliśmy najpierw jechać do galerii, powybierać prezenty, później jechać na jarmark, zrobić jeszcze inne rzeczy, a wszystko się popsuło. No tak, widzowie, nieplanowana awaria wentylacji nam wszystko pokrzyżowała. Jestem jeszcze ciekawa, Karol, jak to się zakończy. W poniedziałek będzie znowu akcja z tym. No nie, no ale to już nie, no nieważne. Ważne to, że nie huczy i nie wieje tutaj zimno. Ale na tym będziemy kończyli ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, bo do końca tego miesiąca lecimy po 310 000 subów. Zostawiajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie.